przez 3 dni w hali Katerys rozgrywany był 16. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Antenka 2016 o Puchar Burmistrza. W piątek i sobotę rozgrywano mecze fazy grupowej i play-offy, w niedzielę zaś finały. Gospodynie grające w składzie: Magdalena Ochocka, Adrianna Latos, Paulina Dziosa, Magda Komorowska, Patrycja Żak i Patrycja Dzik oraz Wiktoria Dziosa, Julia Pachocka i Karolina Skulak trafiły do teoretycznie słabszej grupy, gdzie ich rywalkami były Gepard Wierzbica, Rezerwy Sandomierza, Radomka Radom i Sembrze Lechów. W pierwszym spotkaniu, którego fragmenty Państwu prezentujemy, przeciwnikiem jedynki był Gepard Wierzbica. Niestety nasze dziewczęta były najwyraźniej słabo dysponowane, popełniały dużo zbyt prostych, niewymuszonych błędów, a sama ambicja nie wystarczyła do wygrania choćby jednej partii. Młodziutkie rywalki nic wielkiego nie prezentowały, ale zwyciężyły w obu partiach do 22. O słabości zespołu Kozienic świadczy fakt, iż w fazie grupowej zdołał wygrać zaledwie jedno spotkanie ze zdecydowanie najsłabszą drużyną turnieju, Radomką Radom. Tymczasem na parkiecie odbywały się inne ciekawe pojedynki. Bardzo dobrą formę prezentowały siatkarki ŁKS-u Łódź i pierwszego zespołu z Sandomierza, które kroczyły od zwycięstwa do zwycięstwa. Nieźle prezentowały się również ubiegoroczne zwycięzczynie siatkarki ze Skierniewic. Niedzielne finały rozpoczął mecz Radomki z Sępem, który bez problemów wygrał Żelechów. W meczu o siódme miejsce jedynka zagrała z drugim zespołem Sandomierza, z którym wcześniej przegrała 1-2. Tym razem obserwowaliśmy zupełnie odmienioną drużynę gospodyń. Nasze dziewczęta wreszcie pokazały dobrą siatkówkę. Skuteczny serwis, szczelny blok i dobre rozgranie to atuty naszego zespołu. Pierwsze skrzypce w naszej drużynie grały Magda Ochocka, kapitan Paulina Dziosa, a przede wszystkim Patrycja Żak. Pierwszego seta wygrywamy do 17, a w drugim następuje prawdziwa demolka rywalek. Końcowy wynik to 25-10. W meczu o trzecie miejsce Skierwis nie dał najmniejszych szans siatkarkom z Wierzbicy, wygrywając gładko 2-0. W finale spotkały się dwie bezwzględnie najlepsze drużyny: ŁKS i Piątka Sandomierz. Spotkanie rozgrywane było na najwyższym poziomie. Obserwowaliśmy znakomite serwisy, potężne ataki i skuteczne bloki. Lepszym zespołem były jednak Łodzianki. Po wygraniu pierwszej partii przez cały czas kontrolowały przebieg drugiego seta. Przy stanie 24-22 i piłce meczowej nastąpił zwrot akcji. Dowodniczka z Łodzi zbyt długo celebrowała wykonanie zagrywki i sędzia Bogdan Tosza odwiedzał błąd 8 sekund. To dało wiatru w żagle rywalkom, które zwietrzyły szansę i wygrały kolejne 3 piłki i seta, doprowadzając do tiebreaka. W nim na początku Łodzianki prawie nie istniały. Przegrywały już 2-7, ale to klasowy zespół z charakterem. Mozolnie zaczął odrabiać straty i w samej końcówce doprowadzić do remisu. Zaczęła się gra na przewagi, a w niej więcej zimnej krwi zachowały Łodzianki i to ich szkoleniowiec Wojciech Blomberg mógł cieszyć się ze zwycięstwa, choć przez całe spotkanie zachowywał stoicki spokój i wierzył w swój zespół. Były ogromne nerwy przez cały tiebreak, szczególnie, że zaczęliśmy go bardzo słabo. Musieliśmy przez cały tiebreak gonić, dopiero przy stanie 14-11 zaczęliśmy doganiać przeciwniczki. No i naprawdę duże pochwały dla moich zawodniczek za to, że udało im się dojść, przegonić przeciwnika i wygrać. Bardzo fajny mecz, godny finału. Odniósł się też do kuriozalnej sytuacji błędu 8 sekund. To jest błąd zawodniczki, no ale nikt z zegarkiem tego nie liczył, tak? Sędzia policzył tak, jak uważał. No to jest jego prawo, ale bardzo rzadko zdarzają się takie błędy. Nawet jak ktoś ze stoperem sobie włączy na
meczu plusligowym, to niektórzy 10 i 12 sekund nawet celebrują tą zagrywkę. Rzadko gwizdany błąd, no ale sędzia miał takie prawo. Wysoko ocenił organizację imprezy. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, już drugi rok, że w Kozienicach jest taki turniej na tak bardzo fajnie zorganizowanym, tak? Poprzez noclegi, wyżywienie, tutaj piękną salę. A Kozienic zapewnił, że będzie wracał do naszego miasta na kolejne turnieje. Naprawdę gościnnie zostaliśmy tutaj przyjęci. Bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że za rok zostaniemy też zaproszeni. A oto ostateczna kolejność. 10. Adamka Radom, 9. Sembrze Lechów, 8. Mukst Piątka, 2. zespół Sandomierza, 7. miejsce HKS Jedynka, 6. Olimp Mińsk Mazowiecki, 5. Rema Rychnow, to zespół z Czech, 4. Gepard Wierzbica i medaliści, 3. miejsce Skierwis Skierniewice, 2. Piątka 1 Sandomierz i zwycięzca turnieju SMS ŁKS Łódź. Puchary, dyplomy i medale wręczali dyrektor Wydziału Promocji i Sportu Jarosław Traczyk oraz Czesław Czechyra, prezes Fundacji Zdrowe Dziecko, Grzegorz Przybysz, reprezentujący Skok Kozienice, a także była zawodniczka jedynki Ewa Sampolińska. Były również nagrody indywidualne. MVP turnieju została Marta Pawłowska z Łodzi, która okazała się też najlepiej atakującą. Najlepszą rozgrywającą była Katarzyna Głowacka, a odbierającą Aleksandra Sulik, obydwie z Sandomierza. Przyznano też specjalną nagrodę dla najmłodszej uczestniczki, którą odebrała Julia Pachocka z Jedynki. Trenerzy wybrali również najlepsze zawodniczki w swych zespołach. Drużynie gospodarzy statuetkę odebrała Patrycja Szak. Sędziowie Janusz Mucha i Bogdan Tosza ufundowali specjalną nagrodę dla najsympatyczniejszej kapitan, a została nią Olivia Szwed. Miłą niespodziankę przygotował Czesław Czechyra, który wręczył Jerzemu Sampolińskiemu piłkę przekazaną przez prezesa PZPS-u Pawła Papkę. Magiczną formułkę o zakończeniu tego bardzo udanego turnieju wypowiedział Jarosław Traczyk, a zespoły tradycyjnie pożegnały się sportowym okrzykiem. Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizację tej imprezy.